Na poligonie w Wyciążkowie rozegrano Mistrzostwa Wielkopolskich Klas Mundurowych w biegu przełajowym. W zawodach uczestniczyło 5 placówek z Opalenicy, Nowego Tomyśla, Krobi oraz Wschowy. Gospodarzem był zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Mają do zaliczenia 5 konkurencji: strzelanie, rzut granatem, ośrodek sprawności fizycznej, przenoszenie rannego na czas i rozwinięcie linii pożarniczej. O jak najlepsze rezultaty walczyło 20 drużyn. Osobno klasyfikowane były dziewczęta oraz chłopcy. No, rywalizacja jest też ważna, ale cieszymy się, że właśnie te zespoły przyjechały i dochodzi do takiego fajnego spotkania i wymiany doświadczeń. W ubiegłym roku gospodarz imprezy zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nietążkowie sklasyfikowany był na miejscu 3. Jakie nastawienie było w tym roku? Z jakim dzisiaj nastawieniem w tych zawodach? Bojowym oczywiście, żeby wygrać. Tak jak koleżanka powiedziała, chcemy wygrać, ale liczy się przede wszystkim zabawa. Dobrze, jakoś się wcześniej do tego przygotowywaliście? Macie kilka konkurencji do wykonania? Mamy 5 konkurencji, w tamtym roku też już startowaliśmy, więc chcemy głównie zobaczyć, czy wyniki teraz będą lepsze niż w tamtym roku. Ja natomiast liczę tutaj na strzelanie jako policjant i sprawnościowe także. Ale ćwiczyliście jakoś wcześniej na zajęciach te konkurencje, bo wiedzieliście, co będzie? No wiedzieliśmy, głównie my jako straż, no to strażackie konkurencje właśnie. My jako policja też mamy również sprawnościowe, ale też różne kwestie strażackie też przećwiczyliśmy. Czujecie się mocni? Oczywiście. I rzeczywiście okazało się, że zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nietążkowie był bardzo dobrze przygotowany. Wygrał zarówno kategorię dziewcząt, jak i chłopców. Pierwsze miejsce zajmowały drużyny pod nazwą Militarki oraz Drużyna A. Na drugich pozycjach były drużyny zespołu szkół w Krobi w kategorii dziewcząt oraz zespołu szkół we Wschowie w kategorii chłopców. Ostatnie miejsca na podium należały do ekip ze Wschowy oraz z Opalenicy. Dodajmy, że patronat nad zawodami objął wielkopolski kurator oświaty. Podczas zawodów podpisano porozumienie pomiędzy Wojskowym Stowarzyszeniem Sportowym Grot, a Leszczyńskim Klubem Kolarskim. Podpisy złożyli Jarosław Zielonka oraz Bogdan Jankowski. Porozumienie dotyczy m.in. podejmowania działań zmierzających do rozpowszechniania działalności sportowo-rekreacyjnej. Bardzo mi miło. Myślę, że będzie fajnie, nam się współpracowało. Jeszcze raz dziękuję bardzo.